Hej, nowych widzów zachęcam gorąco do subskrypcji kanału. Bardzo dziękuję Arturowi i Krzysztofowi za przesłanie darowizn. Naprawdę jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. No i jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że porady, które za chwilę usłyszycie, tyczą się nie tylko wiertarek ręcznych, ale na przykład też stołowych. Siemanko, witajcie moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy trochę o wierceniu i skupimy się na wierceniu w stali, bo to może stwarzać najwięcej problemów takim młodym adeptom majsterkowania. Ogólnie chciałbym się skupić w tym filmie naprawdę na podstawach i nie będę tutaj zahaczał o jakieś przemysłowe wiercenie, bo są pewne aspekty, na które trzeba zwracać uwagę, gdy naprawdę liczy się każda sekunda pracy, ale przy takim hobbystycznym, przydomowym wierceniu warto jest zwrócić uwagę na kilka drobnych szczegółów. Dwie takie najważniejsze zasady. Stosujcie okulary ochronne. Przy wierceniu ogólnie jest mniejsze ryzyko, że jakiś tam bardzo gorący wiór wpadnie Wam do oka, czy jakiś bardzo mały wiór, ale jest ryzyko na przykład, że może pęknąć wiertło i pewien odłamek tego wiertła może Wam wpaść do oka. Tak więc stosujcie te okulary. I rękawice. Jeżeli pracujecie przy elementach obrotowych, no to rękawice są wręcz zabronione. To najważniejsze chyba podstawy. Jeżeli jeszcze pracujecie na wiertarce stołowej, to starajcie się zazwyczaj mocować element. W ogóle zawsze mocujcie element. Jeżeli nawet Wam nie zrobi krzywdy, to szkoda, żeby na przykład się złamało wiertło przez to, że narzędzie się zablokowało, podniosło Wam na materiał do góry i po prostu wyrwało Wam ten materiał z rąk. Dlatego stosujcie mocowanie, czy to przykręcone imadło, czy to takimi łapami dociskowymi, ale używajcie tego mocowania. No to chyba tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nie wiem, tam klucza nie wsadzajcie w uchwyt, nie grzebcie przy paskach, gdy maszyna jest podłączona, uruchomiona. To są takie podstawowe informacje, zresztą powinniście czytać instrukcje, a jeżeli maszyna ma CE, no to w tej instrukcji będą te wszystkie rzeczy, o których Wam powiedziałem. Ale ja chciałbym się skupić głównie na wierceniu, dlaczego może Wam nie wychodzić lub na przykład możecie niszczyć wiertła bardzo szybko, więc przejdźmy do tego tematu. Zacznę od takich wiertarek ręcznych, bo taką maszynę ma pewnie 99% Was w domu. Jakie z nimi mogą być problemy? Ogólnie podczas wiercenia są ważne dwa parametry, czyli obroty i posuw. Czyli to, jak mocno naciskacie, no i oczywiście obroty, czyli jak szybko kręci się Wasza wiertarka. I teraz tak, mamy tutaj taką wkrętarkę właściwie, tylko że ona jest na przewód, ale jest to wkrętarka. Ona kręci się dosyć powoli, tu nie odczytam chyba obrotów, ale faktycznie te obroty są dosyć niskie, no bo ona służy głównie do wkręcania. Tu mamy taką typową wiertarkę bez żadnych przełączników, no ewentualnie możemy sobie włączyć wiercenie z udarem, ale w przycisku jest regulacja. Może ja to podłączę. Czyli ta ma znacznie większe obroty niż ta. No i ta wiertarka, która posiada dwa biegi, co jest bardzo fajną sprawą. Jeden jest bieg wolny, no i tu z boku jest takie pokrętło. Jak nie chce wskoczyć, to trzeba trochę pokręcić uchwytem. I bieg szybki. Dla porównania pokażę Wam jeszcze środkowe obroty. Czyli tutaj mamy gdzieś 1250 wiertarki stołowej. Zobaczcie, jakie to są niskie obroty w porównaniu z taką wiertarką ręczną. Oczywiście musicie się liczyć też z tym, że przyciskając taką ręczną wiertarkę, no to te obroty jej tam trochę spadną, no ale
tak czy inaczej one są nadal dosyć wysokie. No i teraz o co chodzi? Bardzo często tutaj przed garażami widzę, jak ludzie próbują coś tam zrobić i przewiercić taką ręczną wiertarką. I gość na przykład bierze taką wiertarkę. To jest taki sposób regulacji obrotów, na pewno to znacie, że jak naciskacie lekko, ona owszem, kręci się pomału, ale łatwo jest ją zatrzymać, ona nie daje rady. Więc gościu zakłada duże wiertło, czyli które potrzebuje dużo momentu, dużej siły i wierci taką wiertarką na maksymalną... na maksymalnych obrotach. I słyszę, jak to wiertło piszczy, jak gościu się męczy i nie potrafi tego wywiercić. Słuchajcie, jest taka zasada. Zapamiętajcie, że dla dużych wierteł stosujemy małe obroty, dla małych wierteł duże obroty, czyli szybkie. I jeżeli chcecie wiercić dobrze, nie niszczyć wierteł, no to musicie się tego trzymać. Później spróbujemy sobie policzyć mniej więcej parametry. Pokażę wam, jakie to jest proste, stosując pewną zasadę. I będziecie mogli sobie wręcz dobrać te parametry do swoich potrzeb. No ale jeżeli macie taką ręczną wiertarkę, no to ciężko jest określić, jakie są parametry. Ewentualnie, jeżeli ma jeszcze tabliczkę znamionową, no to jesteście w stanie odczytać mniej więcej, jakie te parametry maksymalnie ona osiąga. I zastanowić się, czy taką wiertarką na przykład należy wiercić wiertłem Fi20. Bo są takie wiertła, można kupić, czy ta część chwytowa jest przetoczona i założycie do tego uchwytu, ale czy ta wiertarka się do tego nadaje? No nie nadaje się, bo ma za wysokie obroty. Już prędzej właśnie nada się ta wiertarka, która ma tutaj tą przekładnię, która daje jakby dwie dodatkowe zalety. Raz, że zmniejsza nam prędkość obrotową. Dwa, jest to przekładnia mechaniczna, która pozwala na zwiększenie momentu obrotowego. Czyli jeżeli mamy wolny bieg, kręcą się pomału te obroty, no to mamy jeszcze więcej siły w tej maszynie. No ta wiertarka, jeżeli nie trzymamy jej w dwóch rękach, no to potrafi naprawdę narobić szkody, połamać nawet łapy, jakby ktoś się postarał. Dlatego to jest główny problem, główny powód niszczenia narzędzi, że ktoś próbuje taką wiertarką wiercić duże otwory w stali. I zapomina o jednym bardzo ważnym czynniku. Jeżeli ktoś pracował w przemyśle na maszynach takich właśnie jak wiertarki stołowe, to pewnie o tym wie, ale no nie każdy miał okazję, nie każdy nawet o tym słyszał, że jest coś takiego jak chłodziwo, ciecze chłodzące, smarujące. Czasem właśnie pytacie w komentarzach, jakiego Adam chłodziwa, jakiego używasz. Część mnie gani na przykład, że używam do chłodzenia WD-40, ale tu chodzi o to, że jeżeli ja mam do wiercenia jeden otwór i mam potem sprzątać maszynę, no to ja wolę popsikać WD-40 i tylko zamieść wióry, nie muszę nic tam specjalnie czyścić tej maszyny po chłodziwie. Chłodziwo to jest taki specjalny olej emulsyjny, on emulguje z wodą, tworzy taką mieszaninę, ale po zakończonej pracy dobrze jest jednak wytrzeć maszynę do sucha, zakonserwować ją olejem. No ale co my hobbyści możemy zrobić, jeżeli mamy sytuację, że potrzebujemy w jakimś kątowniku, w bramie garażowej wywiercić otwór? Też używajcie chłodziwa. Nawet jeżeli nie macie już nic pod ręką, to możecie używać zwykłej wody, ale jeżeli na przykład pracujecie taką maszyną, no i nie macie innego wyjścia, musicie wywiercić na przykład otwór Fi12. No to jak już mówiłem, obroty będą za duże dla tej maszyny, ale jeżeli będziecie często chłodzić wiertło, no to jest szansa, że przynajmniej uda wam się wywiercić ten otwór. Nie mówię, że nie stępicie tego wiertła, no ale czasem komuś bardziej zależy na wywierceniu otworu niż właśnie na niestępieniu wiertła. Tak więc używajcie chłodziwa. No i co możecie użyć do tego chłodzenia? Tak jak mówię, zwykłej wody, jak macie taki spryskiwacz, on tutaj ma dwa tryby, jeden taką mgiełkę, drugi taki prosty tryb. Możecie sobie psikać, najlepiej gdyby ktoś wam polewał to wiertło w czasie wiercenia. Przy wierceniu też można użyć zwykłego oleju, czy to będzie olej silnikowy, czy olej przekładniowy. Też się bardzo dobrze sprawdza w takim zastosowaniu. Tak jak mówię, ja używam też WD-40. Jeżeli mi nie wierzycie, to weźcie sobie kawałek blachy, jakiś kątownik na przykład, załóżcie sobie jakieś tam wiertło do takiej wiertarki,
wywierćcie jeden otwór bez chłodziwa, a drugi otwór niech ktoś wam polewa chłodziwem i sami zobaczycie. Ja to postaram się kiedyś pokazać, być może w odcinku, w którym będziemy się zastanawiać, jaką wiertarkę kupić. No ale póki co chciałbym przekazać tą wiedzę na temat wiercenia. Czyli kolejnym ważnym czynnikiem jest chłodzenie narzędzia. Czy to jest małe wiertło, czy to jest duże wiertło, chłodźcie te narzędzia. Oczywiście, jeżeli macie możliwość wiercenia w pozycji takiej podolnej, no to wtedy jest łatwiej chłodzić, bo to chłodziwo samo ścieka. Jeżeli wiercicie gdzieś w suficie czy w ścianie, no to ktoś najlepiej jakby wam polewał. I ja mówię tutaj o polewaniu chłodziwem oczywiście. Bo ja wiem, tu zaczynam trochę wódę, polewanie, ale nie to mam na myśli, drodzy przyjaciele, no i może koleżanki. Kolejna rzecz, która może wam uszkadzać wiertło, to jest posuw, o którym mówiłem. Czyli to, jak mocno naciskacie na wiertło. Na przykład ktoś się może obawiać, że złamie wiertło czy coś. No, trzeba nabrać wyczucia, tak? To jest oczywiste, że przy ręcznej wiertarce no nie mogę wam tego parametru opisać jako tam, nie wiem, dajcie posuw 300 i będzie dobrze. Po prostu musicie to wyczuć. Ale chodzi o to, żeby nie naciskać za lekko. Czyli żeby wiertło się nie ślizgało, tylko żeby się wcinało w materiał. Jeżeli się ślizga, no to wtedy ono się szybciej zużywa, szybciej się przegrzewa, robota wam nie idzie. Popróbujcie sobie. Naprawdę duży posuw dla wiertła to nie jest nic strasznego. Duży. W sensie takim, że komuś się wydaje może, o, lecą wiórki, to jest już całkiem nieźle. Spróbuj trochę mocniej nacisnąć. Jeżeli będzie szło, będą fajne wióry leciały, nie będzie się przegrzewało nic i będzie szła robota, no to jak najbardziej możesz śmiało wiercić z takim posuwem. Oczywiście za duży posuw też jest niezdrowy. Chociaż przy takich wiertarkach ręcznych ciężko jest utrzymać jeszcze przy dużych wiertłach za duży posuw. No wiadomo, jeżeli założycie wiertło dwójeczkę i mocno przyciśniecie, to może się nawet złamać od samego nacisku, już nie mówiąc o tym, że za duży wiór będzie chciało brać. No ale przy jakichś tam większych wiertłach to po prostu ta maszyna prawdopodobnie nie da sobie rady. No i odnośnie tego posuwu, wiem, że to nie zawsze jest możliwe, ale jeżeli jest możliwe, to starajcie się właśnie dobierać taką pozycję, ażebyście mogli mieć no jak największy wpływ na siłę nacisku. Wiadomo, w ścianie jeszcze się jakoś tam zaprzecie, w suficie już jest ciężko, bo już musicie samą ręką pracować, ale najlepiej będzie wam się wierciło oczywiście w pozycji podolnej. Wiertarka tu ma takie wybranie, czy jeżeli posiada rączkę, no to rączkę, która pozwala wam pracować dwiema rękami. Dzięki czemu starajcie się tak właśnie używać tej wiertarki, co pozwoli wam na prowadzenie wiertła w osi, czyli pod kątem prostym do materiału, co jest równie ważne, ponieważ jeżeli krzywo wiercicie, czy próbujecie rozwiercić otwór takimi okrągłymi ruchami, to niszczycie tak zwaną łusinkę wiertła, czyli tą krawędź tutaj, takie ostrze, o. Mam nadzieję, że to jest w miarę dobrze widać na tym nagraniu. Nie zagłębia się tu w budowę wiertła, ale niszcząc tą krawędź, to niszczycie sobie całe wiertło, bo o ile uszkodzicie sobie sam ten wierzchołek, to go naostrzycie, oglądając oczywiście moje inne filmy o ostrzeniu wierteł, no ale tą powierzchnię naostrzyć z ręki, no to już jest szacun, no bo od tej powierzchni zależy, jaką średnicę wiertło będzie nam wykonywało. Tak więc zważajcie na to, żeby siła była kierowana osiowo wzdłuż wiertła. Oczywiście znowu jest to niełatwe, ale jest to do opanowania. Jeżeli się oprzecie, to też postarajcie się spojrzeć na to wiertło z dwóch stron, czy mniej więcej jedziecie prostopadle. No i oczywiście, jeżeli wiercicie głębokie otwory, czy w materiałach takich ciągliwych jak aluminium, to starajcie się odprowadzać wióry nie za często, czyli nie wiercimy tam po milimetrze i odprowadzamy te wióry, bo to wpływa na szybsze zużycie wiertła. Ale z drugiej strony, jak macie tam, nie wiem, płaskownik 40, no to nie próbujcie go wiertłem
trójką przewiercić na wylot, tak? Bo w tym momencie zapchają się te właśnie rowki służące do odprowadzania wióra. No i zaklinujecie wiertło, złamiecie, spalicie, bo wtedy ono też się szybciej przegrzewa. Okej, to jest taka ogólna wiedza. Wiadomo, tak jak wspomniałem, temat jest bardzo szeroki, a to są tylko takie najbardziej podstawowe informacje. Jeżeli, drogi widzu, chcesz napisać komentarz, śmiało pisz, jeżeli masz jakieś uwagi, być może ja coś źle powiedziałem, czegoś nie dopowiedziałem, to śmiało możesz pisać. Tylko zwróćcie uwagę, żeby się nie ośmieszyć jakimiś komentarzami typu widać, że gość pierwszy raz w życiu wierci. Bo wystarczy, że obejrzycie sobie mój kanał i się dowiecie, że jest to nieprawdą. No, ośmieszacie się, jak ktoś kiedyś napisał, o, komentarz na temat tego testu wierteł. Pamiętacie, robiłem test wierteł kobaltowych, jakie wiertła kupić. I kilka osób napisało mi, że ja chyba nie mam do czynienia z obróbką, bo nie używam chłodziwa podczas wiercenia. Po prostu chcieli się zwyczajnie wymądrzyć. Gdyby obejrzeli chociaż kilka filmów na moim kanale i zobaczyli, czym się zajmuję, to by chyba domyślili się sami, no, że gość chyba jednak coś wie. A czemu nie używałem chłodziwa? To nie zawsze trzeba używać chłodziwa. Wręcz, no, to, jeśli chodzi o ten test wierteł, no to był dodatkowy czynnik, który sprawdził wytrzymałość tych wierteł. Skoro poradziły sobie bez chłodziwa, to z chłodziwem tym bardziej sobie by poradziły. No ale nie o tym chciałem, tylko chodzi o to właśnie, żebyście nie pisali takich bzdurnych komentarzy. Tylko jeżeli chcecie się wypowiedzieć, to zachowajcie odpowiednią kulturalną formę i piszcie tak, żeby ktoś mógł też z tego komentarza skorzystać. Dobra, jeszcze za chwilę dogram wam część o tym, jak policzyć parametry wiercenia, bo jeżeli pracujecie na wiertarce stołowej, no to jesteście w pewnym sensie w stanie oszacować przynajmniej obroty, jakie należy dostosować. No, posuw jest ręczny, chociaż z czasem nauczycie się, że taki posuw to jest tam powiedzmy 60, a taki posuw to jest 300, ale mniejsza z tym, jeśli chodzi o obroty, to jesteście w stanie pewien przedział tych obrotów dobrać. Mianowicie każda wiertarka powinna mieć taką tabelkę. Jeżeli ma przekładnię pasową, to mamy tutaj tabelkę i mamy wypisane obroty, jakie uzyskujemy w zależności od przełożenia. Oczywiście im tych przełożeń więcej, tym ta tabelka jest bardziej bogata i my możemy bardziej się zmieścić w tych parametrach. No ale jeżeli na przykład obliczymy sobie, że potrzebujemy do wiercenia obroty powiedzmy 400. No tutaj nie mamy takich obrotów, najniższe mamy 600, no to nie mamy zbyt dużego wyboru, musimy wybrać obroty 600. No ale na przykład obliczymy sobie, że potrzebujemy obroty 1100. No to mamy tutaj do wyboru na przykład 1250, 900, no i 1750. No to na pewno nie wybierzemy 1750, będziemy próbowali właśnie między 900 a 1250. No i bardziej może bym się nawet skupił trochę na tych wyższych obrotach, zastosował chłodziwo i to powinno nam w miarę iść. Okej, okay, a teraz troszkę obliczeń, ale nie przejmujcie się tymi skomplikowanymi tabelkami i tymi wzorami. Ja to postaram się bardzo prosto wam przedstawić, no i udowodnić moją rację odnośnie tej prędkości obrotowej. No to jesteśmy na stronie sklepu z narzędziami. No, fajny sklep, bo oni właśnie dużo podają ciekawych informacji odnośnie narzędzi. No i jesteśmy właśnie przy wiertłach. I oglądamy sobie tutaj parametry dla wierteł. Na niebiesko zazwyczaj jest oznaczana taka zwykła stal, czy to stal konstrukcyjna. W każdym bądź razie potrzebujemy parametru, który się nazywa VC. No i jeżeli chodzi o stal, no to tutaj VC jest podane 20 dla takich wierteł na przykład VC jest podane 10, to są prawdopodobnie kobaltowe, jeśli się nie mylę. Tutaj też jest VC 20 podane. No i teraz potrzebujemy to VC do obliczenia prędkości obrotowej. I kolejna fajna strona, dużo ciekawych informacji. Są wzory. Oczywiście możecie sobie na kartce policzyć z tego wzoru. No wzór jest prosty. N to są obroty.
VC, no to znacie, tylko musicie patrzeć na jednostkę. Najczęściej tutaj jest to podawane w metrach na minutę, ale nie zawsze, więc musicie zwrócić uwagę. No i liczymy sobie VC, mnożąc przez 1000 i dzieląc przez pi razy średnica narzędzia. No ale jeśli nie chcecie tego liczyć w ten sposób, to na stronie też jest kalkulator. No i zobaczmy, chcemy wywiercić otwór φ10. Wiemy, że prędkość skrawania dla przeciętnych wierteł mieści się między 20 a 10, powiedzmy. Nawet weźmy tą największą prędkość skrawania. No oczywiście im większa prędkość skrawania, tym wyższe parametry. Czyli weźmy tą największą prędkość skrawania. Średnica narzędzia to będzie 10, prędkość skrawania niech będzie 20. No i co się okazuje? Mamy obroty około 637. No dobra, weźmy jakieś małe wiertło, na przykład wiertło dwójeczkę, no to mamy 3000. Wiertło piątka, na przykład pod gwint M6, mamy 1274. To teraz zobaczcie sobie, pierwsza lepsza strona, no akurat tutaj Media Expert sprzedaje wiertarkę Boscha i zobaczmy, jakie ona ma parametry. Prędkość bez obciążenia to są 3000. 3000, nawet jeżeli dostanie obciążenia, no to niech zejdzie na 2000. To jeśli chcecie wiercić wiertłem dziesiątką, to zobaczcie, jaka to jest różnica, tak? Dla wiertła no, dziesiątki czy na przykład dwunastki, zobaczmy. To jest ogromna różnica. Dlatego jeżeli wiercicie i macie problem z uzyskaniem otworu na wylot w zwykłym kątowniku, no to może być wasz główny problem, że narzędzie się przegrzewa, tępi się, a wy nie możecie się przebić na drugą stronę. Ok, myślę, że to wam pomoże dobierać parametry do wiercenia. Tak jak mówię, polecam zarówno tą stronę, jak i tamte poprzednie. Oczywiście linki będą w opisie. Ok, serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!